z takim namaszczeniem sobie naczytywał ten felieton, z takim jakimś, tak patrzył w ten tekst, jak kiedyś pułkownik Kwiatkowski w biustce tej sanitariuszki Renaty Dancewicz, więc chyba ma nam coś ważnego do zakomunikowania tenże Tomasz Albratowski, słuchamy. Pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony państwa. Wkrótce możesz dostać od armii pismo informujące o możliwości zajęcia twojego pojazdu na poczet ewentualnych działań zbrojnych i obronności kraju. To standardowa procedura, stosowana od lat, uspokajają wojskowi. Generalnie chodzi o aktualizację spisów pojazdów, które mogą być przejęte w ramach powszechnej mobilizacji w wypadku wojny. A więc pobór. Zwykłe auta będą robić zakoty w woju. Sierżant Volkswagen pod czułym reflektorem Majora Opla przeszkoli szeregowe Fiaty. Dowódcą aut zostanie generał Bentley. Później auta wywarczą przysięgę. Ja, samochód powołany do Wojska Polskiego, przysięgam wiernie jeździć dla Rzeczpospolitej, stać na straży kodeksu drogowego, strzec honoru auta polskiego, tablic rejestracyjnych bronić, paliwa, oleju i przebiegu nie szczędzić, koła zapasowego nie skąpić, a w razie potrzeby karoserię złożyć na ołtarzu dróg i bezdroży ojczyzny. Tak mi dopomóż podatku drogowy i wszystkie fotoradary. No i taka przysięga będzie. Skoro my będziemy walczyć o pokój, to nasze auta będą zapewne walczyć, no, chyba o garaż, nie? Tak naprawdę te nasze samochody powołane do wojska, to one będą ochraniać w czasie wojny czołgi Abramsy, żeby ich wróg nie zarysował, bo to cholerstwo strasznie drogie było. Wojsko obiecuje płacić za używanie auta, ale ja wiem, kiedyś mojemu dziadkowi wojsko zabrało 2 konie. Dostał papiery na zwrot gotówki. No i słuchajcie, niedługo minie od tego czasu 90 lat i nic. No i nic. Zatem tak, na gotówkę bym się nie nastawiał, na powołanie auta do wojska tak.